Ewangelia Marka, rozdział 16. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa. Wybrały się wcześnie rano w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia. Także o wschodzie słońca dotarły do grobowca. Po drodze rozmawiały między sobą. Kto nam odwali kamień zamykający wejście? Lecz gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty, a był on bardzo duży. Weszły zatem do środka, a tam zobaczyły siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę młodzieńca. Ogarnęło je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich. Nie dziwcie się. Szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie, tak jak wam powiedział. Wyszły zatem i wręcz uciekły od grobu. Czuły bowiem na przemian strach i ogromną radość. Ale ponieważ lęk wziął górę, nic nikomu nie powiedziały. Wszystko to natomiast, co same usłyszały, zwięźle opowiedziały ludziom zebranym wokół Piotra. Po tych wydarzeniach również sam Jezus rozesłał za ich pośrednictwem na wschód i na zachód święte i niezniszczalne przesłanie o wiecznym zbawieniu. Amen. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I powiedział im. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami.